Gigant z branży spożywczej rusza z budową fabryki w Legnickim Polu. Inwestycja warta będzie 7,5 miliona euro. Pracę ma znaleźć około 140 osób. Pierwsza linia produkcyjna ruszy pod koniec roku. Firma obsługuje branżę wędliniarską. Podstrefa w Legnickim Polu jest atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów. Jednym z powodów jest bliskość autostrady A4 i wrocławskiego lotniska. Duże znaczenie odgrywa również sąsiedztwo z Niemcami i Czechami. W Legnickim Polu są już produkowane części do znanych marek samochodów. Mieści się największe centrum logistyczne we wschodniej Europie. Kolejny inwestor już rozpoczyna budowę fabryki. W ostatnim czasie na rokowaniach z nową firmą z branży spożywczej doszło do pewnego porozumienia i wiemy już, że na strefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar Legnickie Pole, będziemy mieli nowy podmiot gospodarczy, nowego producenta. Będzie to firma produkująca osłonki wędliniarskie z celulozy oraz tworzyw sztucznych. Ile zainwestuje firma? Firma zainwestuje 7,5 miliona euro. Zatrudnienie znajdzie, myślę, że mogę powiedzieć, około 130-150 osób. Firma z niemieckim kapitałem jeszcze w tym roku zamierza uruchomić pierwszą linię produkcyjną, kolejne na początku 2012 roku. To będzie drugie przedsiębiorstwo w Polsce, które zajmować się będzie produkcją osłonek na wyroby wędliniarskie, czyli tak zwanych sztucznych jelit. Dla nas każdy inwestor, który będzie lokował swoją firmę na terenie gminy Legnickie Pole, to jest radość. Po pierwsze dlatego, że są to nowe miejsca pracy dla osób, które mieszkają w regionie legnickim, także na terenie gminy Legnickie Pole. Ale także każdy inwestor, no to są oczywiście potencjalne podatki wpływające do budżetu gminy, zasilające budżet gminy, a więc i dla wójta, i dla nas wszystkich, no jest to duża radość, tym bardziej, no, że potrzeby w gminie są bardzo duże. Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej i gminy Legnickie Pole stara się pozyskać kolejnego inwestora. Do zagospodarowania w podlegnickiej strefie pozostało jeszcze kilka działek. Będą światła na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Miedzianej i Gwarków w Lubinie. Miasto przekaże na ten cel 500 000 zł powiatowi lubińskiemu. Tak zadecydowali radni miejscy podczas ostatniej sesji. Przejście w pobliżu szkoły 14 jest wyjątkowo niebezpieczne, odkąd zwiększono tu ilość pasów ruchu. Światła powinny być gotowe w czerwcu tego roku. Mimo że ulica Jana Pawła II to droga powiatowa, sygnalizacja świetlna zostanie sfinansowana z pieniędzy miejskich, gdyż skrzyżowanie znajduje się w granicach administracyjnych Lubina. W pobliżu zlokalizowana jest szkoła podstawowa. Po przebudowie ulicy Jana Pawła droga, czyli Jana Pawła, była przed przebudową drogą dwupasową, jednojezdniową. W chwili obecnej ona stała się drogą jednojezdniową, czteropasową. Czyli ta droga pieszego przez jezdnię jest wydłużona. W związku z tym z analiz, które z tego co wiemy jako miasto, które przeprowadziło starostwo powiatowe, jedynym najlepszym rozwiązaniem na tym skrzyżowaniu będzie sygnalizacja. Starostwo lubińskie rozważało dwie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Pierwszą była budowa ronda, kolejną sygnalizacja świetlna. Ostatecznie zdecydowano się na wariant drugi. Wynika to przede wszystkim z warunków terenowych i z natężeń ruchu pojazdów i osób pieszych. W poniedziałek starostwo podpisze umowę z projektantem. Po 2 miesiącach zostanie ogłoszony przetarg. Władze powiatu lubińskiego planują uruchomienie świateł w tym miejscu na koniec czerwca tego roku.